Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym vlogu. Przyszłam się z Niko z wami przywitać, bo zaraz wychodzimy. Kto cię to tak pogryzł? Niko ma ślady po ugryzieniach komara, jeszcze go coś w domu dziabło, natomiast dopiero wczoraj było to bardziej widoczne. A czemu się bawisz tym pampersem? A on jest niezużyty, dobrze. Ja powiem wam, że trochę była kiepska noc, ale w miarę jakoś się wyspaliśmy. Mamy po godzinie 7 i zaraz wychodzimy, jak się Alex zbierze. I co wam chciałam jeszcze powiedzieć, że nie wyspałam się, słyszałam wszystkie po prostu dźwięki tutaj z podwórka, restauracje, kelnerów słyszałam, więc trochę miałam ciężko wczoraj, żeby zasnąć, natomiast chłopcy padli po prostu jak muchy, więc w miarę się wyspaliśmy. Dzisiaj kolejny bardzo, bardzo długi dzień przed nami, ale to będę wam opowiadać później, jak już będziemy w drodze. My już, kochani, dojechaliśmy na miejsce. Na razie jesteśmy w centrum, natomiast nie ma nic ciekawego, więc jeszcze wam nic nie powiem, nic nie pokażę. Natomiast dojechaliśmy do Rotterdamu, bo nie wiem, chyba nie wspominałam. Tu przede mną jakaś mała latarnia morska. O, to jest ta latarnia morska, o której wam mówiłam. I zobaczcie, tu już się zaczynają pojawiać statki i to jakie duże. Zaraz pójdziemy, chyba tutaj powinien być most, więc może mi się uda wam jakoś lepiej pokazać. Tak naprawdę na temat Rotterdamu też za dużo nie wiemy, ale mam nadzieję, że uda nam się jak najwięcej dzisiaj zobaczyć i może też właśnie czegoś ciekawego dowiedzieć. Na razie idziemy przed siebie. Zobaczcie, tam w tle most, tutaj piękny kanał, tutaj jakiś mały pociąg. O, no tu chłopcy czekają na mamę, która zawsze musi coś nagrywać. Jesteśmy teraz przy kolejnym moście. Teraz będziemy się starać tamtędy przejść. Zobaczymy, czy jest droga. Raczej tak, ale wiecie, nie wiemy do końca. W każdym razie mamy super pogodę, jest gorąco. Dobrze, że wzięłam do plecaka mały krem z filtrem, żeby się w każdej chwili móc posmarować. Wczoraj miałam 50 na twarzy, na szyi, na dekolcie. A widzieliście w poprzednim vlogu, jak mnie po prostu zjarało. Więc teraz cały czas noszę krem ze sobą, żeby się w każdym momencie, wiecie, tym kremem poprawić, posmarować znowu. Wieje, ale powiedzcie, czy tu nie jest pięknie, naprawdę. Mimo że miasto takie bardzo nowoczesna architektura, to mimo wszystko ma swój klimat i bardzo mi się podoba. Chociaż już przyznam wam się szczerze, nie umiem się doczekać jutrzejszego dnia. Jutro będzie coś totalnie w moim klimacie i mam nadzieję, że też uda mi się nagrać wam vloga z tego kolejnego miejsca. Bo myślę, że też będzie pięknie.
Rotterdam udało nam się w miarę zwiedzić. Oczywiście same ścisłe centrum, natomiast no, zrobiliśmy całkiem sporo kroków, chyba 20 tysięcy jakoś tak, więc dosyć długa trasa, a jest dopiero przed 14, tak mi się wydaje, że jest dopiero 13.30. No za 15 druga. Mamy w planach teraz pojechać do Hagi, ale też nie do samego centrum, natomiast tam jest podobno całkiem spoko plaża, nie wiem, Alex oglądał w internecie, więc stwierdziliśmy, że może właśnie pojedziemy sobie nad morze. Teraz na chwilę, żeby sobie ją uprzyjemnić, jak będziemy jechać, mamy pączki z Dunkin' Donuts właśnie. Trochę słodkości nam się przyda, bo jeszcze długa droga przed nami. No i tak jak mówię, jeszcze byśmy chcieli trochę pospacerować nad morzem. I powiem wam, że dzisiaj znowu padniemy chyba do łóżek, będziemy tak wykończeni, bo naprawdę dzień, nie wiem czemu, ale wydaje się dzisiaj tak niesamowicie długi, co jest niesamowitym plusem, bo ostatnio dni mi po prostu uciekają jeden za drugim, a dzisiaj jakoś ten dzień jest naprawdę wyjątkowo długi, więc to jest fajne. Więc jedziemy dalej, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze tam właśnie w Hadze troszeczkę pozwiedzać, zobaczyć coś ciekawego. O, tu jest jeden pączek z karmelem i z jakimiś lentilkami, z jakimś, nie wiem, batonikiem, coś a la KitKat, a tu mamy taki lollipop. O, tu jest KitKat, czyli ten pewnie obok tu też jest KitKat, no więc takie dwa sobie wybraliśmy dzisiaj na deser. Udało nam się jakimś cudem znaleźć miejsce parkingowe i może być na tą plażę w końcu się dostaniemy. Nie? Nie? Okej, Alex zarządza, że to chyba jednak nie jest tak. Nie wiem, czy mnie będziecie słyszeć, bo trochę wieje. Myśmy przyszli właśnie stąd dokładnie, z tego miejsca. No i powiem wam szczerze, że w środku nie jest za wiele ludzi, natomiast no, na plaży widzicie tłumy. I to nie są żadne tropiki, to jest po prostu Haga, a widzicie, pogoda sprzyja, jest ponad chyba 30 stopni, oddychać się nie da. Więc idealna pogoda na plażowanie, jak widać, tłumy są. O, moi chłopcy się gdzieś zgubili. Ceny biletów, żeby zobaczyć. Niko, pokaż się! Gdzie ty jedziesz? Do góry, zobacz. Jezu, mama ma już lek wysokości. Czemu ja się zawsze piszę na takie atrakcje, że się potem boję? O Jezus, jak to jest wysoko! Ich habe Angst, ne? O Jezus, czekajcie, ja się aż boję odwrócić. Zobaczcie, pięknie. Może Alex wam pokaże. Jezus! Jak ja się boję! Ale wolimy, powiem wam szczerze, wybrać takie coś, gdzie siedzimy w kabinie sami, niż właśnie wśród innych ludzi, w takich tłumach siedzieć na plaży. O, już jedziemy na dół. No, ale wrażenie jest fajne. Ale super, już się przestałam bać. Najgorszy jest ten pierwszy moment. A Niko jakiś taki zaskoczony. Nie wie, co się dzieje, siedzi sam, nie wiadomo, o co chodzi. Co to, ludzie się kąpią, zobacz, ile ludzi, Niko. Kąpią się fajnie. Wracamy już, kochani, do hotelu. Powiem wam, że dzień był po prostu szalony. Tak, Niko oczywiście szaleje. Szukaliśmy chyba godzinę, tak mi się wydaje, jak nie dwie nawet, parkingu właśnie w Hadze, żeby pójść sobie na tą plażę zobaczyć. Po czym się okazało, że jest tyle ludzi, że stwierdziliśmy, że lepiej nie ryzykować. Idziemy właśnie na te koło. Zobaczyliśmy sobie fajną panoramę. Wskoczyliśmy przy okazji, kupiliśmy sobie pizzę na wieczór. Może nawet zdążymy zjeść w samochodzie. Zobaczymy,
bo trasa teraz między Hagą a tym naszym hotelem, który jest pod Amsterdamem, jest niedługa, 45 km teraz mamy, więc to jest naprawdę szybka droga, więc ja się będę na dzisiaj z Wami żegnać. Nie wiem, czy słyszycie, ale znowu mnie dopadł katar i strasznie mówię przez nos i mam nadzieję, że tylko jutro się nie rozłożę, bo jutro się zapowiada z tych wszystkich dni moim zdaniem najfajniejszy, bo myślę, że nie będzie aż tylu ludzi w miejsce, do którego jedziemy. Wracamy już, ale do Niemiec. My musimy jedną sprawę załatwić w Kolonii, to Wam mówiłam, natomiast później jedziemy na południe troszeczkę do miejsca, które mam nadzieję właśnie, że nie będzie tak bardzo oblegane przez ludzi jak dzisiaj właśnie ta plaża w Hadze czy Rotterdam. Tam było też dosyć sporo ludzi. Jak tak rozmawialiśmy z Aleksem, to najbardziej nam się jednak podobało w Amsterdamie. Mimo że potem troszeczkę się więcej ludzi po południu zrobiło, to mimo wszystko było o wiele mniej ludzi niż właśnie w Rotterdamie i w Hadze. Więc bardziej nam się po prostu podobało, było bardziej jakoś tak urokliwie, no i właśnie spokojniej. Natomiast no już się nie umiem doczekać właśnie jutrzejszego dnia. Ja nie przedłużam, żegnam się z Wami, zwiewa mi mój kapelusz. Nawet się wygadać nie umiem, powiem Wam szczerze, że się czuję kiepsko i liczę, że naprawdę mnie do jutra nic nie rozłoży. Jak wrócę do domu, mogę chorować, ale nie dzisiaj ani nie jutro. Więc mam nadzieję, że fajnie spędziliście z nami czas. Jeśli tak, zostawcie kciuki do góry. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam buziaki, pa, pa.